Jeszcze jeden związek przyczynowo-skutkowy. Kiedy prowadzę, nie mogę pić alkoholu. No, na wózku elektrycznym zawsze się prowadzi, bo to jest obsługa pojazdu mechanicznego. A jak nie mogę pić alkoholu, jest taka słoneczna pogoda, gorąco, upał 32-34 stopnie, to jakoś muszę chłodzić organizm. Jeżeli mam go chłodzić, to muszę wydzielać ciepłą wodę na zewnątrz, która parując ze skóry ochłodzi go. Tylko jeżeli będzie parowała ze skóry, no to nic jej nie może zatrzymywać przy organizmie, więc w związku z tym muszę umożliwić parowanie, więc albo zdjąć koszulkę, rozebrać się, albo wystawić się na silny wiatr, albo jedno i drugie najlepiej. Nad morzem to jest sama radość. Tam wieje, tam się chodzi bez ubrania. Więc mamy plażę bezalkoholową we Wrocławiu. Jakoś się trzeba bronić przed przegrzaniem, bo od przegrzania to są różne choroby. Dary, wylewy. Na pewno utrata chęci do życia. Jak się człowiek przegrzewa i nie może ochłodzić, bo nie wolno pić, bo nie wypada zdjąć koszulki, bo i tak dalej. A, słyszałem taką fajną historię. Kobieta podeszła do mężczyzny, a on odpowiedział do niej: nie dotykaj mnie, bo jesteś nieletnia. No, być może była zimowa. A ja nie mam szczoteczki.